Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, nie wiem, czy czasami zastanawialiśmy się nad tym, że Pan Bóg tak nas stworzył, skonstruował, że mamy dwoje uszu, ale jedne usta. I to już nam podpowiada, że człowiek powinien bardziej słuchać niż mówić. A my często robimy odwrotnie, że bardziej mówimy niż słuchamy. Nie bardzo chce się nam słuchać Pana Boga, nie bardzo chce się nam słuchać nauki Kościoła, nie bardzo chce się nam słuchać drugiego człowieka. Może być to współmałżonek, dziecko, ten, który do mnie mówi. Zobaczmy, my często, kiedy nawet rozmawiamy, to brakuje nam cierpliwości, żeby wysłuchać do końca tego, kto do nas mówi. Od razu zaczynamy się wcinać ze swoim słowem, przerywamy, nie słuchamy i często nawet doprowadzamy do jakiejś kłótni czy nieporozumienia. I właśnie dzisiejsze słowo nam też podpowiada, byśmy uczyli się słuchać. Uczyli się słuchać, a jednocześnie zastanawiali się, kogo ja najpierw powinienem słuchać. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu padają właśnie te piękne słowa. Wszystkie słowa, które powiedział Pan, wypełnimy. Moi drodzy, można by powiedzieć, że raj byłby na ziemi, gdyby każdy człowiek podszedł do tego poważnie. I gdyby wszyscy ludzie mogli powiedzieć, że wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Jak piękne byłoby życie każdego człowieka, gdyby człowiek chciał wypełniać Boże Słowo w swoim życiu. I dlatego, moi drodzy, to piękne życie zrealizowała Maryja. Ona rzeczywiście, można o niej powiedzieć, że ona rzeczywiście wypełniła wszystkie słowa, jakie powiedział jej Pan. I jak piękne było jej życie. Jest ona dla nas wzorem. Dlatego nie tylko zwracajmy się do Maryi z prośbą, ale właśnie uczmy się od niej wypełniać wszystkie słowa, jakie kieruje do nas Pan. Ewangelie mówią, że Maryja rozważała w swoim sercu wszystkie te Boże sprawy.
a co ja rozważam od samego rana, o czym ja myślę, jakim ja słowem karmię się. Czy rzeczywiście ja słucham Bożego Słowa, przyjmuję Go całym sercem i chcę według Niego kształtować swoje życie. Ale Ewangelia mówi nam również o właśnie takich dwóch postawach dobra i zła, o ziarnie dobrym i złym. I każdy z nas wie, że w nas też toczy się ta nieustanna walka w naszym sercu między dobrem a złem. Że z jednej strony, tak jak mówił kiedyś święty Paweł, chcę czynić dobro, ale niestety często wybieram zło. I właśnie Bóg zasiewa w nas to dobro. Ten Boży Duch pobudza nas do dobra. Ale wiemy, że jest też zły duch, który zasiewa chwast, zasiewa kąkol, zasiewa zło. I dlatego od nas zależy wybór, czy pójdę za dobrem, czy pójdę za złem. Ale w kontekście dzisiejszego Słowa Bożego warto zastanowić się również, jakim ja jestem siewcą. Czy ja, idąc przez życie, sieję dobro, czy też może sieję chwast? Ewangelia mówi, że nieprzyjazny człowiek przyszedł i zasiał chwast między dobre ziarno. Moi drodzy, czasami może spotkaliśmy ludzi, którzy na przykład mieliśmy taki pokój serca, dobrze nam było, ale przyszedł sąsiad czy sąsiadka z jakąś niby wieścią i zasiała w nas jakiś niepokój, zasiała jakieś złe ziarno o drugim człowieku, no bo przyszła z jakąś wiadomością, z jakąś plotką. I oczywiście nagadała i poszła, a my czujemy się niedobrze, bo po pierwsze zepsuła nam obraz tego człowieka czy tej sprawy. Czujemy się jacyś rozbici, jakby wirus wszedł w nas. I możemy nieraz mówić, i po co ona przyszła? Zburzyła mój pokój. Właśnie to też jest ważne, żeby sobie uświadomić, że my czasami mówimy nieraz wiele słów, zwłaszcza o kimś, jakichś negatywnych. Ano przyszło się, pogadało, poplotkowało i się poszło. Ale to gdzieś zostaje, to gdzieś osiada. Czy właśnie ja potrafię wziąć odpowiedzialność za swoje słowo? Nie tak dawno wyczytałem na temat uśmiechu. Mówi się, że ważne jest, żeby uśmiechać się do ludzi. I jest różnica między uśmiechem a śmiechem. Uśmiechamy się do kogoś, ale śmiać się możemy z kogoś. Uśmiechamy się do kogoś, ale śmiać się możemy z kogoś. I właśnie podobnie i dzieje się z naszymi słowami, że my właśnie powinniśmy rozmawiać, powinniśmy tworzyć dialog, szanować drugiego człowieka, zasiewać w nim to dobre ziarno. To zło mamy zwyciężać dobrem, ale jeśli będziemy zasiewać złe ziarno, jeśli będziemy właśnie takimi nieprzyjacielami, którzy zasiewają chwast, to nie będzie dobrze. I dlatego uczmy się od Maryi rozważać Boże Słowo, słuchać Boga, bardziej słuchać niż mówić, a jednocześnie zasiewać wokół dobro, nawet jeśli widzimy dużo zła, jeśli słyszymy, że jest dużo zła, to my jako chrześcijanie mamy siać dobro. Siać dobro i wierzyć, że to dobro wcześniej czy później zwycięży. I dlatego dzisiaj w tym świecie takiego hałasu,
takiego rozgardiaszu uczmy się słuchać. Nawet fundujmy sobie taki czas, może wieczorem, żeby być w ciszy, żeby posmakować ciszy, żeby nie bać się usłyszeć głos swego serca, usłyszeć głos swego sumienia. Bo właśnie pamiętajmy, że wszystkie najpiękniejsze sprawy, które zrodziły się, rodzą się zawsze w ciszy. W ciszy, w skupieniu, w zasłuchaniu. Nie bójmy się słuchać Boga. Nie bójmy się słuchać własnego sumienia. Nie bójmy się usłyszeć siebie. I nie bójmy się być u siebie. Amen.